Witam w lany poniedziałek i fejon. Kwiatki różowe. Nie za wielkie. Roślinka cebulowa. Jak tam wam święta minęły, bo święta, święta już po świętach. U nas dzisiaj poniedziałek, wam powiem, ładny. Bez deszczu, słonecznie. Prawie 15 stopni w cieniu. Tu kolejna odmiana i fejonu. Tylko, że taki delikatny, niebieściutki kolorek. Piękne gwiazdki. Ładnie zdobią na rabacie. Odporna roślinka, lubi słoneczko. Na biały jeszcze czekam, bo biały jest późniejszy. Tutaj coś widzę, podgryza mi kwiaty. Tu mamy bratki, które wysiały mi się w donicy. Wszędzie popikowałam, bo miałam ich masę. Były pikowane w pączkach. Dały sobie dzielnie radę. Tu otwiera nam się kolejny pierwiosnek. Ciemnolistne, kwiatki też ciemne, takie bordowe z dodatkiem. Pierwiosnki, kochani, sadzimy w miejscach wilgotnych. Lubi słoneczko, ale musi mieć wilgotno. Latem trzeba zadbać o jego podlewanie, bo inaczej nam wyschnie. Pierwiosnki otwierają się jeden za drugim i zdobią na rabatkach. U mnie dużo kolorów pierwiosnków, ponieważ się same wysiewają i mieszają się kolory, czyli warto pilnować siewek. Tutaj maleństwa, a już kwitną. Tam mamy niebieski, różowy. Tu mamy kolejną odmianę wilczomlecza. On jest odmianą płożącą, łysiej od dołu. Ale też już ładnie zaczyna nam kwitnąć. Przeważnie wilczomlecze mają kolor zielony. I kwiaty bardzo zbliżone do siebie. Coraz więcej szafirków nam się wyłania. Tu mamy kolor różowy. Widzę, wysiał nam się tutaj jakiś granatowy, ale chyba będzie pełny. A tutaj otwiera nam się, no zbliż mi się tutaj, tu pojawia nam się kolor biały. Piękna, gęsta kępa. Strasznie dużo czasu spędziłam szukając odpowiedniego miejsca dla tego białego szafirka. Warto przesadzać, jeżeli są rośliny słabe, mało krzewiące się. Tutaj trafiłam i szafirek bardzo fajnie sobie radzi. Ostatnio na filmie pokazywałam, jak siewki ciemiężycy zielonej, nie czarnej, mi wychodzą, a że nie mam zielonej. Jednak mam zieloną, kochani. Wyszła. Ona już 3 lata mi kwitła, ale bardzo późno mi wyszła. I to wiecie dlaczego? Była na porodówce. Zobaczcie. Tu chyba jej albo mamuśka, albo tu mamuśka. Po prostu wykluło się dzidzia. Także będą w tym roku 2 sztuki. Nasion bardzo dużo mi się tutaj rozsypało, ale ciemiężnica, tamta z nasionka, leżakowała mi rok czasu, czyli siewki dopiero mogą pojawić nam się na drugi rok. Pięknie kwitnie, z 1,50 m, 1,70 m wysokości, kwiaty zielone. Na rabatce tylko słychać, jak latają zapylacze, pszczółki, trzmiele. Tutaj mamy języczkę. Ostatnio nie mogłam znaleźć, kochani, jak wyglądają siewki języczki. Znalazłam tylko jedną. Ale one dopiero u mnie właśnie zaczynają wychodzić. I to masowo. Tutaj mamy liścienie z języczki pomarańczowej. Liście czerwone. Jeszcze nie ma liści właściwych. I tu widzę, bardzo daleko jest mamusia, a tutaj wychodzą nam ciemierniki. Też już widać, że to ciemiernik. Ma 3 tutaj listki na łodyżce i jest już podobny do mamusi. Ciemierniki teraz zawiązują nam nasiona. Jeżeli nie chcemy, żeby się siały, po prostu je ścinamy. Tutaj mamy miodunkę i obok tutaj mamy maczki. Tutaj szafireczki i śpioszki.
I tu wysiała nam się miodunka. Miodunka ma bardzo duże liście, liścienie i takie z myszkiem, tak jak mamuśka. I widać, że już zaczyna produkować nam listki właściwe. Wychodzą tu ze środka. A tutaj kwitnie nam śnieżnik koloru białego. Roślina cebulowa, odporna. Tu zaczynają nam się rośliny wymieniać. Widzę, wychodzą już konwalie wariegata. Czekamy do maja, będą kwitły te kolce. To właśnie konwalia. Otworzył nam się hiacynt pełny. To miejsce też mu nie odpowiada. Bardzo słabo tutaj mi rośnie, ale za to zobaczcie ten szczypior. To pasuje tutaj krokusom jesiennym. One kwitną na jesień i one tutaj trafiły idealne miejsce. Tam czmiel mi zapyla niebieską miodunkę. A jaki grubaśny. Tutaj mamy sangwinarię. Też już nam się ładnie otworzyła. Gdzieś tutaj też czmiel sobie bzyczy. Sangwinaria nie lubi pełnego słońca. U mnie tutaj pod iglaczkiem sobie rośnie. Ma lekko zacienione miejsce. Tylko po godzinie 16 tak słoneczko na nią pada. A kwiatki ma takie delikatne, białe. Na pełną jeszcze poczekam. Dopiero zaczyna wychodzić z ziemi. Obok mamy bardzo szybko rozrastające się epimedium pomarańczowe. Dopiero pokazało nam jednego kwiatka. Ale pączki ma wyprodukowane bardzo dużej ilości. Ciepło będzie, to bardzo szybko otworzą nam się tulipaniki. Sporo tulipanów w tym roku nam choruje. Nie tylko u mnie, u sąsiadów również. Zły rok, mokry rok. A rośliny cebulowe tego po prostu nie lubią. Łapią grzyba albo je po prostu zmroziło. Zawilec grecki bardzo ładnie mi się tu rozrasta. Już wspominałam, biały wyginął, ale też również się wysiewa, bo jest tutaj obok, a jego tutaj nie sadziłam, a raczej cebulki nie przeszły i się musiał nam po prostu wysiać. Każdy kwiatek teraz odwiedzany przez pszczoły lub czmiele. W końcu, kochani, zaczęło się prawdziwa wiosna. Żonkile, miniaturki. Zobaczcie, zaczynają tutaj produkować nam nasiona. Nie wiem, czy się wysiewają, albo nornica mnie rozniosła. Nigdy z nich nie zrywałam nasienników, ale w tym roku spróbuję pozrywać, żeby nie osłabiać roślinki, żeby nie produkowała nasion. A tutaj, kochani, mamy floksy wiechowate. Jeszcze troszeczkę podrosną do tej wysokości i będziemy ścinać czubki. A to dlatego, żeby był gęstszy i niższy. Sprawdziłam sobie w tamtym roku, sporo roślin właśnie obcinam, żeby były niskie i gęstsze. Jeżeli zetnę tutaj, on wyda 3 pędy do góry. Warto spróbować. Robię to samo z chryzantemami. Tak się u mnie zmieniła rabata. Pamiętacie, nic tutaj nie było. Później pojawiły się krokusy i teraz wyłaniają się kolejne. Pojawiają się prymulki, cebulice. I co robić, kochani? Muszę depnąć. Co robić z tymi krokusami? Nie wolno ich teraz ruszać. Jeżeli chcecie, żeby wam się krokusy wysiewały, a na przykład mamy tutaj kuklik, to warto te listki przynieść sobie na przykład kamyczkiem. Niech odsłonią kuklika, ale nie ścinamy liści, nie kładziemy rośliny spać. O, warto sobie poodsłaniać inną roślinkę,
liście zaczną zamierać, same odchodzić, wtedy je usuwamy, a ze środka pojawią nam się nasienniki, które będą bardzo mocno nam się wysiewać. Zmienia się rabatka, mimo że minusowe temperatury, ale kwiaty dają sobie radę. Tam wychodzi nam Iris Dark. Jego liście są czarne na samym początku, a później robią się zielone. Kwiat jest właśnie takiego koloru, troszeczkę jaśniejszy. Tutaj mamy lilijki i czekamy jeszcze na iryski. Dobra, kończę. Idę sobie obserwować, co wyszło, co warto przykryć. Przykryć, odkryć, żeby odsłonić kolejną roślinkę. Tak samo tutaj, o, zobaczcie. Tutaj mamy śnieżycę. Jeżeli chcemy, żeby nam się śnieżyca wysiała, nic nie róbmy. Ona już ma nasionka i te nasionka będą strzelać. Dajmy im się wysiać i wtedy będziecie mogli powiedzieć, że macie większą kępkę, bo z cebuli ona się bardzo słabo mnoży. Dzięki za obejrzenie. Do usłyszenia. Cześć.